Siema, hejo, jedziemy dzisiaj na Biały Bór z Oskarem. Siema. Oskar najedzony, bo miód kanapkę jakąś. Nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Czyli co, jaki kolorek tam wyświetlić? Szary. Szary kolorek, nie zapomnijcie. Dajcie suba, lajka i koma. Elo. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Ja wjeżdżam raz do góry i kończę zabawę. Jak wjadę, to kończę. Dobra. Ale patrzcie to, lata 20, lata 30. Lecimy na Biały Bór, a deszcz leje. To będzie ciekawie. Piękny. Ładniutki, ładny. Ale kozak. Ja nie widział. No i Biały Bór mamy zakorkowany. Gruby temat, patrzcie. Co tu się narobiło? Ale w czym tu był problem? Już goś scholowali chyba przed chwilą, no bo przecież dlaczego tu był ruch wstrzymany? No. A, to na czołówkę poszło. Nie, w bok. Nie, w tył. Tutaj. Rozsorbę. Coś się odwaliło. Znowu. Co mówisz? Jakiś chłop na środku stoi? Dwóch nawet stało. Nie wiem, może się zderzyli coś. Siema, Wacek. Nara. Kurczę, całą drogę roboty jakieś, a to, a to tamto. Godzinę stania mieliśmy. A jeszcze Oskar zapomniał paliwa nalać, nie? Musimy szukać stacji. Tak jak Tomek, kurde, widzę, robisz. Mała przerwa na małą kawę. Oskar, pokaż jaką ładną masz. No. Ale wybrałeś ty, a to jest co, z dżemem? Co tak, to jest takie ciemne? Czy z czekoladą? Z czekoladą, tak. Musztarda, owoce morza? Tak. Barbecue. Barbecue. Jedziemy dalej. I patrzcie to, słoneczko wychodzi, muza tu nam gra. Zaraz będziemy u Kuby, u Tomka i u Klaudii. Całą drogę na Biały Bór stoimy, jedziemy 5. godzinę. Głównie tą prędkością, tak jak teraz. Czyli zgaszony samochód jest. Czyli zgaszony samochód. No lipa jest totalna, jakieś roboty, jakieś światła, jakieś no, cuda. Tak będzie, raz podjadę i, tak. I do domu jedziemy. No, no. No tragedia, no nie spodziewałem się czegoś takiego po prostu. Jeszcze nigdy tak długo na Biały Bór nie jechałem. Już zdążyłem suchy chleb tutaj bombać pół bochenka z głodu. Patrzcie jaki korek, my ruszyliśmy, już jedziemy, ale normalnie tragedia. A to są ci co jadą od Koszalina, czyli z nadmorza. Tak. Nie, to jednak jest, tam ci po prostu dojechali, bo się zwolniło, ale tu jest cały czas korek jeszcze. Ale jaja. Wyjazd. No 5 godzin minęło jakieś. No do Rzeszowa byśmy dojechali. Do Rzeszowa 6 chyba, nie? No. Ale tam autostradki lecisz sobie, nie? Na jakąś godzinę mają czekania, nie? Lepiej. Ostatniemu powiemy? Nie wiem. No jeszcze... Ja pierdzielę, ty. Co, widzisz koniec korka? Nie, ale my tu w lewo zaraz skręcamy. W końcu jedziemy. Zaraz dojedziemy do Wielkiej Góry Piachu. A tu jest jezioro przy Białym Borze. Miejscowość Jezierniki i coś takiego. No. Droga mega. Widzę, że lubisz takie skróty jak Tomek. Ja tylko mina. Ale nawigacja pokazywała krócej, no 15 minut, nie? Oskar, ja już się najeździłem enduro tutaj po tej drodze, to wracamy, ty. O, radzie. Radio dostanie. To szmal dzwoni. A góry nie widzę. O, to jest ciekawe. Patrzcie, ile tam wiatraków. Oskara wina bezcenna. 20 na godzinę i tak za szybko. Myślisz, że dobry to był ten? Dobre posunięcie, dobry ruch? Oskar mówi, że jest co? Główna droga jest zwycięstwo już. Jeszcze 400 metrów. Uff. Nareszcie. Już aż drżą mi ręce. Wyszło nam z obliczeń, że 5,5 godziny jechaliśmy na Biały Bór, 180 parę kilometrów. Tak to wyszło. A jeszcze góry Wielkiej Piachu, czy dołu Piachu nie widzę. Ale już jest biała, ale nie góra. Na razie biała jest. Jest, w końcu. Biały Bór od drugiej strony. Chyba że pomyliłem coś. Hornet. No dojechaliśmy, górę widać. A tu zaczęło lać. Za 600 metrów miejsce docelowe będzie po prawej stronie. ATV Tomek. O! Miejsce docelowe. Siema! Siema! O! Cebula jeszcze działa. Ale nas przywitali. Co mu tak chodzi? Czekaj, jeszcze. Co mu tak chodzi jakoś? Siema, 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 ale przywitaliście nas ładnie. I jedziesz dzisiaj Biały Bór? Tak. A Oskar jedzie? Też jedzie. Nie, tak sobie przyjechał. Czemu? O, to będzie pas. Co? No to pas odpalił, przecież my musimy Raptora zdjąć to z 15 minutówki. Ale Tomek ma popsutego cebulę. Co się stało? Wczoraj była mała przygoda, 1,5 godziny z Kubą walczyliśmy, a zostawiłem go na zapłonie na światłach i akumulator. No ale nie idzie go naładować teraz? Nie ładuje go? To by musiał chodzić non stop na pędzlu, żeby go naładował, bo on go do zera wydoił, nie? Aha. No ale nie ma problemu z zapnięciem. Dobra, wypakujemy się. Siema, Black Ekipa! Siema! Siema Black Ekipa! Siema Black Ekipa! Kopę czasu! Oskar! Siema! No tam! Tomek szaleje! O, burza jakaś! Zabłysło się! Burza, no! O kurde! W Oskara pizgnie na pewno. A wykrakał tą burzę. Na razie. Wykrakał tą burzę. Mówi, jak wjedziesz na górę, no jedź Oskar, jedź. Kuba, prowadź! Chodź, Oskar! Kuba podjedzie. Pięknie. O, nie podjedzie. Jest Kuba! Za drugim razem na pewno podjedzie. Patrzcie, tu jakiś staw jest. Grzązł po prostu, ale leje. Tak leje. Chyba do lasu trzeba się schować. Musimy się schować, bo ulewa. Mokry jestem. Oskar już pod drzewkiem. No to grad pada, byki. Ale cały mokry jestem. To gradzisko chyba. Grad chyba to padał, co? No. Ale numer. Nie jest zimno, przyjemnie jest zimno. No. Ola, jak to się stało, że masz kłada? To nie mój kład, tylko taty. A, taty. Ja mam swój w garażu. A jaka pojemność? 200. O, super. Mocno do takich dzieci. Tylko muszę opony zmienić na takie bardziej jak wy macie. A ty masz szosowe założone? No, ja mam takie bardziej potulnicze. Aha. To i się doczekałaś. Ale no, też wszystko złapało? No. Dobra. trochę się błyskało. No, o kurde, jak leje. Jak my jechaliśmy, to brzmiało, ja się zastanawiałem, czy to twój silnik tak głośno. No. Wyjazd życia dzisiaj. Nie dość, że 5,5 godziny w korkach. Musimy Tomka zapchać. Nie. Enduro! Enduro! To było? Czekaj! Gotowy? Sprzęgło w Raptorze się kończy. A u mnie lufta. Dobra. Jest. Kurde, ale pojeździłem. To jest niesamowite, wręcz niemożliwe po prostu. To jest niemożliwe, a jednak. Jedziemy do Burza się schować. Ani to na kole polatać, ani powjeżdżać. Enduro. Grad pada. Patrzcie, grad pada. Kurde, za kołnierz jak wleci, to aż boli. Tak sobie zrób, żeby za kołnierz nie leciało. No boli, no. Dawaj te klucze. Hała. Enduro! To schowaj je tak. Ten co robi? A miało nie padać! Otwieraj tych pół! Już nie pada! Teraz to już możemy dalej jechać. O ja! Ręki pobliża. Nie! Założyć inną bluzę, chcesz tu skóry? Ja mam, ci mogę pożyczyć inną bluzę. Chcesz, Kuba? Nie, ja mam. Nie, nie mam, spodnie mam inne. Cyk puch! Cyk puch. No nie, no takiego wyjazdu to... Oskar! Szok! Może się pogodzić w dzień. No jak cholera. Ale napitala. No. Zobacz. Mój płazik. A teraz utknij w połowie podjazdu. No. Utknij w połowie podjazdu. No. Człowieka. Zdejmij tą bluzę. Nie. Chyba zdejmij bluzę. To nie chodzi. No dalej. Ale się cieplejki będzie bez brzucha. Jak tak ten deszcz zakończy, się źle wjeżdża na górę. No. To jest rzuta na prawo, lewo. Poschowaj się, bo rykoszetem dostaniesz. No. Ale się to. Tak o! Ale jakie kurczę leciały. No. No. Oskar albo hardcore, albo wcale. Mówi tak to nie jeździ. Albo hardcore, albo wcale. A idą chmury ładne? No! Ja! Zaraz słońce wyjdzie. W poniedziałek. Ale będzie... Jeszcze wam mówię, będzie pięknie. Jeszcze będzie wspaniale, jeszcze będzie normalnie. Ja wam mówię, bunkrów nie ma, ale tutaj też jest zajebiście. No. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.